Znalazłam informację o leczeniu raka i chciałam zapytać, czy dobrze trafiłam, czy na dobry numer dzwonię. No, raczej tak. Chciałabym się umówić na konsultację. Chodzi o dwunastolatka, który chodzi o rak kości. Jest po pierwszej chemii. Pytanie, czy coś moglibyśmy zrobić? Sądzę, że zdecydowanie tak. Pani się w tej chwili zadzwoniła do lekarza, ja jestem lekarzem i ja konsultuję tych pacjentów po raz pierwszy. Natomiast co do leczenia, kontynuacji tej całej terapii, to już szef ośrodka, on się nazywa Ryszard i wszystko pani powie, kiedy, co, jak, z nim się pani wszystko umówi. O tej witaminie B17. Czy to jakby jakieś już ma pan doświadczenie w tej kwestii, czy ten sposób, czy coś innego? Nie, no to u nas jest właśnie terapia metaboliczna witaminą B17. Rozumiem. Mamy cały czas problem z walczeniem z przesądem drzewoszkodzi. Rzeczywiście w wyniku reakcji zachodzących w komórkach nowotworowych powstaje cjanowodór i antygen bezzewesowy, dwie bardzo silne wyciski, które na szczęście powstają tylko w tych komórkach, zdrowych nie powstają. XIX-wieczna koncepcja zakładała, że ten cjanowodór jest wchłaniany jako toksyna wybiórczo przez komórki nowotworowe, co jest oczywiście nieprawdą, dlatego że chłoną to wszystkie komórki. To jest przeciwko chorym i według mnie jest to przestępstwo na poziomie przestępstwa, które powinno być ścigane z mocy prawa. Proszę mi opowiedzieć historię Bogumiła. Bogusz to jest chłopiec, który w tej chwili prawie rok temu trafił do naszej kliniki i miał rozpoznaną chorobę nowotworową, ostrą białaczkę niewoplastyczną, nowotwór, który u dzieci jest najczęstszą chorobą nowotworową, jaką się spotyka. Wyleczalność sięga 90%. To dużo. To bardzo dużo. To bardzo dużo. To jest jeden z lepiej leczących się nowotworów w tej chwili, jeśli chodzi o onkologię dziecięcą. Lekarz po prostu wziął ze szpitala, wyszedł na przepustkę i nie wrócili. Lądowali tutaj. No a potem się niestety podziało tak, że w listopadzie poszedł z ojcem do lasu na grzebę, przeziębił się, buty przemoczył. No i jak się przeziębił, tak już posypało się wszystko i zmarł 15 lutego. Był leczony naturalnie, działamy witaminą B17. My tam robiliśmy regres i tak dalej, no ja mówię, no ja jestem terapeutą, także troszeczkę więcej rzeczy po prostu w tym temacie wiemy, nie? My wiedzieliśmy, że jego dusza już nie chce żyć, bo myśmy się skontaktowali z takim innym terapeutą też razem i w ogóle jasno i wyraźnie jego dusza, bo nie każdy z nas ma duszę ducha, że on nie chce, że on przyszedł tutaj i on dalej nie chce żyć. On miał przeżyć tyle. 2 dni po swoich urodzinach odszedł, zrobił to, co zrobił. I ja nie mogę powiedzieć, że to nie działa, no bo on nie żyje, prawda? O to nie o to chodzi. On nie żyje, no bo miał nie żyć. Po prostu miał odejść. 3 razy szpital występował z pozwem przeciwko rodzicom, żeby dzieciaka oddali do leczenia. Sąd to oddał, no bo myśmy przedstawiali wyniki, że wszystko ok. No więc sąd uznało, że jest leczony, to prawidłowo i tak dalej. Jeśli ja jestem świadomy tego, że dziecko jest w stanie zagrożenia życia, a w momencie przerwania chemioterapii, to dziecko z rozpoznaniem ostrej białaczki limfoblastycznej jest w stanie zagrożenia życia, to muszę poinformować odpowiednie organy o tym, że takie dziecko nie zgłosiło się i nie leczy i jest w stanie zagrożenia życia. Dostałem informację z sądu, że leczy się w ośrodku medycyny niekonwencjonalnej. Cokolwiek to znaczy. Jak pan zareagował na ten ośrodek medycyny niekonwencjonalnej? Co to znaczy? Nie ma takich ośrodków, które mogą wyleczyć chorobę nowotworową za pomocą medycyny niekonwencjonalnej. Nie istnieją po nie prostu. Istnieją.